Niezła burza. Rej do cholery, mówię do ciebie. Wybacz znów te wspomnienia. Nie daje mi to spokoju. A śpisz dobrze? Ja wcale nie śpię. To jak ty w ogóle funkcjonujesz? Polegam na... A zresztą... Może pogadać z Delilah? Nie, teraz to ma za dużo na głowie. Cały czas się z nią mijam. Zamieniłem z nią dziś może ze dwa zdania. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Jest. Cicho. To tyle? Tak. Cisza to najlepsze określenie. Delilah, ostatnia rzecz to łożynek. Nie zmusz Raymonda teraz do małżeństwa. Wolałby to zrobić w odpowiednim czasie. Nie zrozum nas źle, ale nie ożenisz się z Raymondem. To za kogo niby mam wyjść, skoro jestem z Raymondem? Królowa, stety lub niestety, ale musi mieć dobry wizerunek, a Raymond jest pieprzonym Venandi i mordercą, którego zna cały Erdenelli. Co nie daje ci dobrej reputacji wśród ludu. Nie każę ci z nim skończyć, tylko nie afiszować się z nim na lewo i prawo. Przez te obrady nawet nie jestem w stanie się afiszować z nim na lewo i prawo. Za kogo w takim razie mam wyjść, skoro nie za Raymonda? Za Vedara, moją prawą rękę. Pamiętaj to dla dobra ludu i twojej reputacji. No, dobrze. To w końcu mój obowiązek. Zuch, dziewczyno. Ślub odbędzie się za tydzień. Gwiazdy będą w idealnym położeniu. Przedłużyli? Tak, trzeba było dużo ważnych kwestii poruszyć. A jak poszedł patrol? W miarę dobrze. Jak się dziś czujesz? Lepiej niż 3 tygodnie temu. Głupie pytania zadajesz. Widzimy się raz dziennie od tych 3 tygodni. I skoro uważasz, że pytanie, jak się czujesz, jest głupie, to nie będę zadawał żadnych pytań. Oh, Zurian, czemu ty musisz wszystko komplikować? Wykorzystaj czas, jaki mamy, a nie stwarzasz powód do kłótni. Wszystko stoi na mojej głowie i nie mam czasu na takie bzdurne dyskusje. W
takim razie nie będę marnował twojego cennego czasu bzdurnymi dyskusjami. Dlatego mówiłem ci, że masz to przemyśleć. Już przemyślałem to i koniec tematu. Nie mam ochoty już o tym rozmawiać. Można? Delejla, jasne, wejdź. Marcel, kto to jest? To jest Ramzes, pomaga nam od dłuższego czasu. W takim razie witaj, Ramzes. Ramzes akurat już wychodzi, więc pogadacie innym razem. Witaj i żegnaj Delejla. Do zobaczenia. Marcel, możemy o czymś porozmawiać? Jasno, o czym tylko zechcesz. Chodzi o sztylet. Co z nim nie tak? Nie, to nie tak. Po prostu go dla mnie przechowaj. Gdy będzie leżał u mnie, mój plan może się nie powieść. Jaki plan? Może zacznę od początku. Dlatego, jeśli będzie leżał u mnie, może się nie powieść. Proszę cię o jedną przysługę. Nie mów o tym Rejowi. W zupełności cię rozumiem. Nie powiem mu. Czyli ten sztylet. On ma połączenie. Tak, takowe posiada. A jeśli Rej się dowie? Nie dowie się, bo jest to tylko między nami. Przekazuję sztylet w twoje ręce. Proszę, schowaj go i powiedz później, gdzie leży, by mogła go łatwo znaleźć. Jasne, nie ma problemu. Marcel. Tak? Dziękuję za wszystko, co od początku dla mnie zrobiłeś. Nie ma sprawy. Witaj, Raymondzie. Widzę, że znalazłeś naszą świątynię. Witaj, Mertronie. Co cię sprowadza? Chciałbym pogadać z tobą o Delaili. Co z nią? Z Delailą rzecz jasna, wszystko w porządku. W takim razie o co chodzi? Chodzi o ożenek. Nie myślałem jeszcze o tym. Poza tym, to nie najlepszy moment. Delaila, nie ważna rzecz jasna. Rozumiem uczucia, jednak nie mogę dopuścić do tego, by moja wnuczka i zarazem następczyni tronu wyszła za kryminalistę. I Venandi. Nie obraź się, Raymondzie. Bardzo cię lubię. Jednak nie chcę problemów o poddanych. Oni budują całe królestwo. Więc za kogo chcesz wydać się za mąż? Rzecz jasna, za Vedara. Ma moje pełne zaufania, jak i ludności. To najlepszy kandydat dla Delai. Jednak nie do końca o tym chciałem porozmawiać. To o niby o czym. Chcę, byś dalej był z Delailą. Nie skreślam was, po prostu nigdzie się razem publicznie nie pokazujcie. Dla dobra Delaili. Nie. Przepraszam, co? Głuchy czy co? Powiedziałem nie. Nie ma opcji, że na to pójdę. Raymondzie, nie dasz jej takiej przyszłości, by mogła być królową. Rozmawiałeś w ogóle z Delailą?
bo jestem pewien, że nie zgodziła się na te chore warunki. Z tym mogę się akurat nie zgodzić. Lepiej byś z nim porozmawiał. Jednak nie znasz jej tak dobrze. No i co, wiesz, gdzie może teraz przebywać? Myślę, że gdzieś niedaleko zamku. Ale jak to? Główna sprawa to ze względu na Delilę. Aktualnie nie ma żadnego związku z Delilą, więc... niby dlaczego? No ruszcie trochę tą mózgownicą. Delilę chyba wam kogoś przypomina i to nie bez powodu. Akej nie jest ślepy i na pewno do niej zgłosił się po pomoc. No i... pewnie nie tylko dlatego. Szybko dzisiaj wróciłeś. Ty też dość szybko wróciłaś. Zdążyliśmy się obrobić w czasie. Mhm. Wszystko gra? Ty mi powiedz. Ty wiesz. Co takiego? Że wychodzisz za mąż, w dodatku nie za mnie? Raj... Nie, Delilah. Wygłupiłem się przed twoim dziadem, mówiąc, że nigdy byś się na to nie zgodziła. Uwierzyłem ci w twoje słowa. W to, że nie zależy ci na zdaniu innych. Na tym, kim jestem i byłem. I jeszcze mając czelność pytać mnie, czy będę dalej przy tobie, broniąc cię. Po tym, co mi powiedziano. Że jestem Venandi, że jestem mordercą. Czy takiego obrońcy potrzebujesz? Czy wszyscy wzięli pod uwagę to, że broniąc cię, nie mogę być od ciebie daleko? Ja wiem, że ci kazali. To dla dobra. Tak, Delilah, dla dobra państwa. Ale czy dla ciebie? Czy ty tego chcesz? To nie jest ważne, czego ja chcę. Muszę to zrobić, czy chcę, czy nie chcę. To dla dobra ogółu, Raymond. Chcesz tego? Powiedz mi prawdę. Chcę dla dobra państwa. Nie, Delilah. Teraz ja pytam, czego ty chcesz. Nie, czego państwo potrzebuje. Tak, Raymond. Chcę wyjść za mąż za Vedara. Ale chcę też, byś był przy mnie. Dobrze. Nie bój się. Będę przy tobie. Obiecałem ci to już dawno temu. Że nieważne, jaką drogę obierzesz, zawsze będę przy tobie. Dokąd idziesz? Odwiedzić Minorę. Dlaczego to się tak potoczyło? Dobrze wiesz, że to powinienem być ja. Delilah powinna od początku być ze mną. To było nam pisane. Po prostu tamte życie za szybko się skończyło. Gdybym wtedy nie umarł, może byłabyś naszym dziecinem. Pieprzona strzała. Wszystko zepsuła. W dodatku jeszcze ten Raymond. Aż mam go po dziurki. Wtyka nos tam, gdzie nie powinien. Jest moją przeszkodą w zdobyciu jej serca. Niech, Sherlock. Mało ci brakuje, byś oszalał od zatajenia tak karygodnych myśli.
Nie wiem, o czym ty w ogóle mówisz. Nie tak szybko. Przestań dawać idiotę i powiedz, kim ty właściwie jesteś. Skąd wiesz tyle o Delilah? I o jakim życiu w ogóle mowa? Nie mam czasu na twoje wymysły. Powiedziałem nie tak szybko. Teraz mi ładnie wszystko wyśpiewasz. I tak gówno ci powiem. Dobra, dobra. Tylko puść. Słaby jesteś jak na generała wojska. Kim jesteś? To ja byłem pierwszym chłopakiem Delilah. Miałem na imię Dylan. Wysłał tam mnie król, żebym mógł ją przypilnować. Byłem synem Felicity. Zabiła mnie strzała. Czemu jej nie powiedziałeś? Bo jest mi to nie na rękę, jakbyś nie wiedział. Nie cwaniakuj. Idziesz ze mną.